Proszę Państwa, chciałbym kontynuować Wasze rozważania dotyczące filozofii starożytnej, tego pytania, co nam dzisiaj może ta filozofia rzeczywiście, czy może nam pomóc. Myślę, że wciąż może nam bardzo pomóc. Staram się Państwu prezentować wybrane stanowiska filozofii starożytnej, prezentujące jakąś koncepcję, można powiedzieć, z sztuki życia, dlatego że rzeczywiście rzeczywiste rodzaju sztuki i tak jak tworzenie dzieła jest rodzajem sztuki, tak tworzenie naszej egzystencji ma podobną funkcję. Myślę, że człowiek ma naturę, która tak szybko się nie zmienia, te 3000 lat, które minęły od wystąpień starożytnych filozofów. To nie zmieniło przecież natury człowieka. Trochę się okoliczności zmieniły, ale my nie zmieniliśmy się. Proszę zobaczyć, kiedy czytamy jakieś dzieła starożytne, doskonale rozumiemy, co w nich jest napisane. Rozumiemy wszystkie sytuacje, bo po prostu człowiek zachowuje jakąś stałość w swoim sposobie istnienia. Dlatego, jeżeli pojawił się jakiś ciekawy pomysł, jeżeli pojawiło się jakieś interesujące rozwiązanie, to ono nie straciło aktualności, dlatego że dotyczy pewnego fenomenu, który przecież jest nam wszystkim wspólny i tym fenomenem jest egzystencja. Proszę Państwa, ostatnio starałem się Państwu pokazać propozycję stoi. Ten wielki projekt, który odegrał tak ogromną rolę w kształtowaniu się cywilizacji greckiej, później przede wszystkim rzymskiej, ale też miał wpływ ogromny, jak mówią komentatorzy, na formowanie się stanowiska filozofii chrześcijańskiej, późniejszej, która pojawiła się w obrębie cesarstwa. I ten pomysł na to, żeby optymalny sposób funkcjonowania człowieka pojmować jako rodzaj zgodności, harmonii między indywidualnym logosem, którym dysponujemy, czyli całą naszą myślą, naszą racjonalnością, a myślą i racjonalnością właściwą całej strukturze kosmosu. Myślę, że to jest bardzo głęboki moment greckiego pojmowania miejsca człowieka we wszechświecie, dlatego że my jesteśmy częścią kosmosu, nie jesteśmy przeciwstawieni kosmosowi, nie jesteśmy czymś absolutnie wyjątkowym w tym kosmosie, tylko jesteśmy po prostu jakąś konsekwencją jego istnienia. A zatem trudno się dziwić, że zostanie przyjęta taki moment zharmonizowania naszej wewnętrznej, najwyższej racjonalności, czy naszego rozumu, zrozumie wszechświata, daje nam możliwość bardzo swobodnego funkcjonowania w tym wszechświecie. Państwu starałem się pokazać, w jaki sposób ta konieczność z jednej strony, która jest generowana prawami, zasadami funkcjonowania kosmosu, jednak nie kłóci się z wolnością, że wolność to jest po prostu zrozumienie konieczności. I im bardziej rozumiemy konieczność, tym jesteśmy paradoksalnie bardziej wolni, dlatego że łatwiej nam się poruszać w świecie. Czyli im głębiej rozumiemy, jak funkcjonuje świat, jak funkcjonują wszystkie jego wymiary, tym łatwiej jest nam rzeczywiście poruszać w tym świecie. No to tak trochę jak gdybyśmy chcieli chodzić po górach, mówię, czy pływać na morzu. Im lepiej są zasady, wedle których funkcjonuje ten obszar, czy to góry, czy to morze, tym mi się łatwiej nim poruszać. Mogę więcej zrobić, mogę osiągnąć wspanialsze rezultaty. A więc nie jest tak, że konieczność jest przeciwstawiona wolności. Wolność być może, tak jak sądzą stoicy, jest po prostu zrozumieniem konieczności. I im większa jest ta, większy jest ten stopień rozumienia, tym głębsza jest ta harmonia i człowiek uzyskuje większe zadowolenie. Właśnie w tym momencie zjednoczenia się ze strukturą kosmosu.
Ale proszę Państwa, to mówiliśmy wcześniej o kurze, mówiliśmy o Platonie, mówiliśmy o Sokratesie. Pojawiła się również koncepcja, niezwykle oryginalna, powiedziałbym, ważna, znowu z współczesnego punktu widzenia, która jest charakterystyczna, czy reprezentowana przez wcale niemałą grupę osób. Filozofia, propozycja filozoficzna, która wywarła w starożytności ogromne wrażenie, to jest filozofia i propozycja filozoficzna, czy koncepcja szczęścia proponowana przez sceptyków. Proszę Państwa, chciałbym się proszę Państwa przedstawić jakichś oczywiście najistotniejszych momentach. To trochę trudne, bo to stanowisko się rozwija przez, można powiedzieć, kilka wieków, ma swoje różne etapy. Ale skoncentrować się na jakichś takich momentach zasadniczych. Ono oczywiście będzie się przede wszystkim wiązało z wystąpieniem takiego filozofa, którego Państwo istnieje, Państwo być może nie wiedzą, albo może wiedzą, to jest Pirrona z Elidy. Pewien dżentelmen, który brał udział w samej wyprawie Aleksandra Macedońskiego, dotarł z nim prawdopodobnie aż do Indii i miał okazję, że tak powiem, zobaczyć świat we wszystkich jego możliwych wymiarach. Jak Państwo wiedzą, ta impreza turystyczna Aleksandra Macedońskiego była dość dynamiczna sama w sobie. Doszli do Indii, potem wracali, część oczywiście wróciła, część nie. No ale wycieczka była dość taka poważna. W związku z tym oczywiście ci, którzy nie brali udziału, którzy przetrwali, mogli zobaczyć właściwie cały ówczesny świat. Dojść od Grecji do Indii to jest dość jeszcze piechotą, żeby nie było, bo jak Państwo się domyślają, żadnymi innymi środkami się tak trochę pomijać, ale to niewiele dało, bo nie wszyscy mówią tylko jak się tam dostać. Proszę Państwa, i być może część komentatorów jest skłonna tak twierdzić, zderzenie się z tą kulturą i cywilizacją wschodu w jakiś sposób dbało pewien wpływ na Pirrona, który tak się przejął, że tak powiem, pewnymi doświadczeniami, których doznał w trakcie tej wyprawy, że kiedy wrócił, to starał się niejako włączyć te doświadczenia do pewnego projektu filozoficznego, a właściwie do pewnego projektu związanego z rozumieniem znowu czegoś, co Grecy bardzo zabiegali, mianowicie optymalnej egzystencji. Czyli pytanie, jak uzyskać optymalną egzystencję, bo skutkiem tej optymalnej egzystencji ma być po prostu psychologiczne poczucie szczęścia. Szczęście jest tylko skutkiem pewnego stanu, w którym jesteśmy i oczywiście ważne jest w związku z tym ten stan, który uzyskujemy i którego tylko szczęście jest konsekwencją. Otóż proszę Państwa, to doświadczenie powiązane zostało z pewną obserwacją, która wydaje się niezwykle istotna i znowu nieprawdopodobna, aktualna dzisiaj, warto przemyślenia. Mianowicie obserwacja stanu filozofii, którą Pirron zastał w Grecji swoich czasów. Możemy się domyślać, chociażby na przykładzie Aten, że ta sytuacja wygląda następująco. Wiemy, że pojawiają się różne szkoły filozoficzne, pojawiają się różne propozycje, nie tylko dotyczące rozumienia świata, ale też propozycje dotyczące sposobu bycia, sposobu istnienia, egzystencji, szczęścia, etyki i wszystkich tych zagadnień. To jest podstawowa funkcja filozofii. Filozofia jest wszystkim, więc trudno, żeby nie obejmowała wszystkich kwestii. I proszę Państwa, można było, szczególnie jeżeli przyjechało się do Aten z zewnątrz. Człowiek jest bardziej wyczulony na to, co się dzieje i co można obserwować. Mianowicie można było zauważyć, że w Atenach toczył się
żaden spór między wszelkimi propozycjami, szkołami filozoficznymi, teoriami proponowanymi przez filozofów, że właściwie Ateny są takim typem nieprawdopodobnym, który no, ten spór toczy się w sposób właściwie nieskończony. Konkurują ze sobą różne szkoły. Różne propozycje są przedstawiane. Możemy przyglądać się całemu systemowi argumentacji, zasadnie. Odbywają się dyskusje, spory. Filozofowie pojawiają się, musimy o tym pamiętać, jedni w szkołach innych, dyskutują tam. Ci z tych innych szkół znowu się pojawiają w innych szkołach. Z Likaonu pojawiają się w Akademii, z Akademii w Gegegagos. Tutaj stoicy dyskutują, Epikurejczycy z akademikami, ze szkołą Aristotelesa. No kompletna, można powiedzieć, dyskoteka, jeżeli chodzi o taką wymianę rzeczywiście myśli, poglądów i różnego typu stanowisk. Proszę Państwa, oczywiście z jednej strony możemy to traktować jako no, nieprawdopodobnie fascynujący stan, bo stan takiego napięcia, takiej dyskusji, no to zawsze generuje kapitalne sytuacje i widzimy, że ta kultura grecka, która jest jakoś skutkiem wszystkich sporów i dyskusji, no jednak uzyskała nieprawdopodobny pomysł, bo poziom, no do dzisiaj o tym mówimy. To jest chociażby potwierdzenie tego. Ale proszę Państwa, o ile zwracamy uwagę na pozytywną stronę wszystkich sporów, dyskusji, które się przyczyniają do rozwoju nauki, filozofii i jest to naturalna metoda rozwoju wszelkiego typu procesów rozumowych, o tyle musimy też sobie zdawać sprawę, bo również i tam mamy stronę negatywną. Spory często są sporami nieskończonymi. Są sporami nierozstrzygalnymi, powodującymi, no czasami kompletny chaos. O co chodzi? Każdy prezentuje jakieś twierdzenie, jakieś stanowisko, które oczywiście uznaje za znakomite, za oczywiste, za właściwie uzasadnione i dokumentowane. I oczywiście nie zgadza się ze stanowiskami innych, uważając, że nie rozumieją istotnych kwestii. No i oczywiście trzeba w związku z tym wejść w dyskusję, przekonać ich co do naszego właściwego, oczywistego stanowiska. Proszę Państwa, pierwsza rzecz to chaos, ponieważ wszyscy kłócą się ze wszystkimi. Wszyscy się ze wszystkimi spierają. I właściwie pojawia się pytanie naturalne, czy któraś z tych stron jest w stanie przedstawić takie argumenty, które byłyby argumentami rozstrzygającymi. Czyli uzasadnić swoje przekonanie i swoje stanowisko do tego stopnia, żeby móc po prostu sprawę w końcu rozstrzygnąć. Nie może być tak, że wszyscy mają rację. Widzą Państwo, że pojawia się problem, zwykle istotny, problem kryterium rozstrzygania sporu. Pytanie o to, czy istnieją takie kryteria, które pozwolą w końcu jednoznacznie stwierdzić, która ze stron ma argumenty właściwe albo mocniejsze i no, że będzie się trzeba z nimi zgodzić. Otóż proszę Państwa, kiedy to dotyczy zagadnień filozoficznych czy naukowych, to sprawa jest tej sprawy niesamowicie skomplikowana. Bo dzisiaj jesteśmy w dużym stopniu w podobnych sytuacjach. Ja nie mówię tylko o polityce, którą Państwo mogą obserwować, że wszyscy kłócą, każdy może, że ma rację oczywiście i jest absolutnie przekonany, że ma rację. W nauce też mamy różnego typu teorie, różnego typu stanowiska. No, one są konfrontowane ze sobą i proszę Państwa, one powodują w pewnym momencie, na pewnym etapie przynajmniej, powodują nieprawdopodobnie zamieszanie. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na taką sytuację, którą zresztą zauważyli właśnie sercu, której twierdzenie, że rozumność i rozum jest czymś najdoskonalszym człowiekiem, powinniśmy go rozwijać, powinniśmy
tylko w jakiś sposób. Jeszcze to dowartościowywać w wszelki możliwy sposób. Że powinniśmy sobie znaleźć również sprawę z tego, że ta rozumność, którą dysponujemy, może nam sprawić też nieprawdopodobnie wiele kłopotów. To nie jest tak, że rozumność powinniśmy traktować, czy te wszystkie dyskusje, spory intelektualne, jako jedynie źródło fantastycznej zabawy. Otóż może to też być źródło chaosu. Proszę Państwa, pilon czy sceptycy, tak generalizujemy, zauważyli, że możemy wpaść w nieprawdopodobne trudności wtedy, kiedy dojdzie do nieskończonych sporów i nieskończonej bijatyki intelektualnej, w której nie będzie szans na rozstrzygnięcie, która ze stron ma rację. Wtedy mamy taką sytuację, którą później określano homo hominum, która każdemu wilkiem coś intelektualne. Że wszyscy skaczą sobie do oczu, ponieważ każdy jest przekonany, że ma rację, każdy podaje setki argumentów, próbując wykazać, że właśnie to, co on twierdzi, czy ona jest słuszne. Ale właśnie natychmiast się pojawia obserwacja, że taki stan jest stanem potwornego chaosu. Pytanie, skąd się ten chaos bierze? Dlaczego mamy do czynienia z takim chaosem? Dlaczego tak jest? Otóż, proszę Państwa, sceptycy Pilon i jego następcy stwierdzili, że taka sytuacja wynika przede wszystkim z tego, co sceptycy określali pojęcie dogmatyzmu. Że przyczyną tego zamieszania, tego chaosu, tej nieprawdopodobnej bijatyki, w której nie ma zwycięzców i zwyciężonych, a jest tylko i wyłącznie chaos i zamieszanie, jest po prostu dogmatyzm tych, którzy w tych sporach i dyskusjach biorą udział. O co chodzi? Otóż Pilon i sceptycy przyjęli, że możemy spojrzeć na te wszystkie szkoły filozoficzne, które istnieją na Platonach. Weźmy sobie przykładowo Ikeon Aristotelesa, Akademię Platońską, Kierkegaard, czy propozycję stoików, czy Kierkegaard. Oczywiście zdają sobie Państwo sprawę z tego, że każdy z tych filozofów, czy z tych szkół, jest przekonany o tym, że założyciel tej szkoły, czy oni sami, uczestniczący w tym projekcie, mają słuszne, właściwe odczytanie rzeczywistości. Po prostu pracowali w tych szkołach latami, dziesiątkami lat, zastanawiali się nad naturą rzeczywistości świata i po tych wielu badaniach, dyskusjach, sporach doszli do pewnych ustaleń, że rzeczywistość wygląda tak, a tak. Oczywiście sprawdzali to wszystko dyskusja, podawali różnego typu argumenty. W związku z tym uzyskali jakąś szczególną pewność, że to, co jest skutkiem tego badania i tego rozpoznania, można uznać za słuszne. To znaczy, że ta wizja świata, którą dysponują, jest wizją prawidłową, właściwą. Ale jak się Państwo domyślają, zabawa się kończy wtedy, kiedy spotka się dwóch takich filozofów, którzy są przekonani o tym, że prowadzili sensowne badania nad naturą rzeczywistości. No i okazuje się, że jednak ich sposób widzenia jest radykalnie różny od sposobu widzenia kolegów czy kolegów. Że można podać równie wiele i równie sensownych argumentów na rzecz jednego stanowiska,
I równie dużo i wiele sensownych argumentów na rzecz drugiego zdania. Tylko że oczywiście z perspektywy każdego z nich te argumenty podawane świadczą o jego słuszności, a ten drugi twierdzi, że o jego słuszności. W związku z tym, proszę Państwa, kiedy patrzymy na tę szkołę, to widzimy, że tam pojawiają się stanowiska dogmatyczne. Czyli są pewne teorie, które uznajemy za oczywiste, prawdziwe, ostateczne. No i koniec. No, tu już nie ma dalej co zgłębiać. Można tylko rozszerzać konsekwencje tej całej propozycji, tej wiedzy. Ja Państwu przeczytałem fragment takiego wystąpienia. To Sextus Empiricus w Zarysach Pirońskich przekazuje nam taką krótką informację. Sceptyk, dlatego, że jest przyjaźnie nastawiony do ludzi, ze wszystkich sił pragnie za pomocą argumentów uleczyć dogmatyków z ich przekonań i zuchwałości. Mamy program, który proponuje właśnie Sextus Empiricus, biorąc późniejszym reprezentantem sceptycyzmu, czyli walczymy i próbujemy zwalczać najgorszą zarazę, jaka się może pojawić w otoczeniu człowieka, czyli dogmatyzm. Co to jest dogmatyzm? To jest takie, proszę Państwa, przekonanie, że oto w jakiś sposób uzyskaliśmy wiedzę o istocie rzeczywistości. Że wiemy, jak jest. I nikt nam nie będzie mówił, jak jest, ponieważ my wiemy, jak jest. I mamy oczywiście na to dziesiątki argumentów. Ponieważ wiemy, to nie podważamy tej wiedzy, tylko się w tej wiedzy przy tym przekonaniu utwierdzamy. No bo to nasze przekonanie wzrasta, można powiedzieć, wraz z utwierdzaniem się tego przekonania. To właśnie tej wiedzy, którą wydaje nam się, że posiadamy. Proszę Państwa, problem polega na tym, że kiedy my dojdziemy do takiego wniosku, że nasza szkoła, albo nasza teoria, albo my wiemy, jak jest, to oczywiście będziemy mogli tylko próbować wyjaśniać wszystkim innym, że tak właśnie jest. I próbować przekonać, że jakieś inne stanowiska są niewłaściwe. Natomiast my nie będziemy się zastanawiali nad tym, czy rzeczywiście ta nasza wiedza, to co wiemy, jest autentyczną wiedzą o tym, jak jest. Bo o tym jesteśmy. Proszę Państwa, znowu wychodzi ten demon, o którym Państwu mówiłem na pierwszym wykładach, demon Sokrata, o którym mówił Sokrates. Tej wiedzy pozornej, tego przekonania, że oto wiem, jak jest, bo przecież wiem. Taki moment jest nieprawdopodobnie groźny, ponieważ on powoduje, że nie ma żadnego ruchu. Z mojej strony. Dogmatyk nie wykona żadnego ruchu w żadną inną stronę, ponieważ nie może go wykonać. No bo jak można wykonać jakiś ruch w stronę taką, żeby mnie ktoś przekonał o innej możliwości, skoro przecież moje rozstrzygnięcie jest już, uzyskałem to rozstrzygnięcie, czy uzyskałam, wiem jak jest, prowadziłem studia i badania przez wiele lat, całe moje życie o tym świadczy, przecież walczyłem w różnych sytuacjach, prawda, więc wiem jak jest, wiem jaka jest prawda. I teraz mogę tylko, proszę Państwa, tę prawdę głosić. Czyli mogę prowadzić działalność misyjną. Już nie podważam, czy nie poddaję wątpliwość całego tego procesu, w jakim doszedłem do tego swojego przekonania, tylko po prostu się coraz bardziej zazwyczaj
czego twierdzą, bo im dłużej coś u siebie jest, tym bardziej jestem do tego przyzwyczajony. Przyzwyczajenie jest tylko na drugą człowieka. Jak ma się jeden pogląd, obojętnie czy on jest głupi, czy mądry, to się człowiek otrzyma jak pijany płot. A im dłużej ten pogląd się nie tkwi, tym on się dłużej dotrzyma. W końcu się już tego wytrzyma. Nawet nie zależy od tego, jaki głupi to jest pogląd. Proszę Państwa, taką mamy naturę. Człowiek jest taką dziwną strukturą, która ma te swoje przyzwyczajenia, te swoje bardzo ograniczone sposoby funkcjonowania. Jak się do czegoś przyklei, to szalenie trudno to od tego odwieść, proszę Państwa. No, taka jest natura rzeczy. I teraz Pino, czy sceptycy, czy jego proszę zauważyć, że popatrzcie na te szkoły ateistów. Wszyscy są przekonani, że mają rację. Kłócą się, tłuką między sobą, właściwie wbijają się w asfalt, próbując niejako przekonać o swojej racji. Ale proszę Państwa, zdają sobie Państwo sprawę z tego, że taka sytuacja może być wszystkim, tylko nie sytuacją, w której człowiek znajdzie spokój. Spokój czy uspokojenie. Jak jesteśmy w ciągłej walce, w ciągłym sporze, w ciągłym stanie konfrontacji, to jesteśmy na wojnie. I wojna jest istotą naszego funkcjonowania. Ale wojna jest stanem, który ma swoje skutki i konsekwencje. Wszyscy wojują ze wszystkimi. I oczywiście zdają sobie Państwo sprawę, jakie są rezultaty takiego wojowania. Mogą sobie Państwo włączyć telewizję. Państwo zobaczą, jak kończy się wojna wszystkich ze wszystkimi. Oczywiście mamy do czynienia z dogmatyzmem. I skończonym dogmatyzmem, gdzie ludzie zaczynają się przekonania o tym, że wiedzą, jak jest. Ale jeszcze nie tylko nie tylko, że wiedzą, jak jest. Ale twierdzą, że inni powinni tak samo to widzieć, tak samo to rozumieć. Bo to jest przecież oczywiste. Bo my wiemy, jak jest. Ale jeszcze więcej. My wam pomożemy znaleźć się na właściwej ścieżce, żebyście przypadkiem nie popełnili jakiegoś błędu. Bo to się może dla was źle skończyć. W związku z tym imię dobre waszego, nie naszego. Będziemy wam mówić, jak powinniście to wszystko robić. I zorganizujemy wam tak świat, żeby było pięknie. I żeby było zgodnie z tą prawdą, którą my posiadamy, którą żeśmy odkryli i którą możemy tylko Państwu darować. A Państwo powinni na kolanach tę prawdę przyjąć i być nam wdzięczni za to, że pozwoliliśmy wam tej pięknej rzeczywistości funkcjonować. Proszę Państwa, taka refleksja historiozoficzna. Sceptycy zauważyli, że to nie jest żadna taka przypadkowa sprawa, tylko to jest po prostu coś, co się powtarza non-stop. Te wszystkie rewolucyjne pomysły, które się w historii ludzkości pojawiały, w rewolucji francuskiej, gdzieś to co wiemy, ale tutaj do Europy. Aż po te wszystkie wielkie projekty typu Trzecia Rzesza, Tysiącletnia, komunizm, socjalizm, to wszystko Państwo już przeplanowali. To są właśnie przekonania wywodzące się z takiego fundamentu, że oto już wiemy, jaka jest prawda świata. Ponieważ świat tego nie wie, więc trzeba dokonać zmian. I przywrócić światu jego najlepszą możliwą postać. A więc
zrobimy to w imię dobra, w imię zawsze dobra ludzi, którym to proponujemy. Ale ponieważ ludzie nie wiedzą, jak ta prawda, jaka ona jest, bo są na to zabiegli, w związku z tym musi być ktoś, kto im to wytłumaczy i kto ich poprowadzi. Dlatego zawsze na czele polskich ruchów rewolucyjnych stawała awangarda wybitnych, zazwyczaj myślicieli, od Robespiera, Platona i tak dalej, która wyjaśniała temu niezorganizowanemu człowiekowi, który nawet nie wiedział, gdzie to szczęście jest, czemu mu to szczęście zorganizować, zapewnić i pilnować, żeby go nie opuścił. Tylko, że proszę Państwa, mogą się Państwo zadać sprawę z tego, że na początku to zawsze tak fajnie wygląda. Że mamy taką piękną wizję. Wizja jest tak piękna, że po prostu, no, nie wiem, zachwycająca jest ta wizja, zawsze. W każdym przypadku, tak jak o rewolucji ukraińskiej nie wzięło. Tylko, że w realizacji zaczynają się kłopoty. Z różnych powodów. Oczywiście, jak Państwo mówią, czy krótsza, czy wstydnie, wyobrażenie rzeczywistości o rzeczywistości są dwie różne rzeczy, ludzie o tym kompletnie nie pamiętają i uważają, że ich wyobrażenie rzeczywistości może zastąpić rzeczywistość. W związku z tym wyobrażenie jest idealne, a rzeczywistość jest taka jest. Nigdy się nie da zrealizować w sposób idealny, póki co nie żyje w niebie. W związku z tym, proszę Państwa, realizacja tego projektu zazwyczaj idzie strasznie źle. Na początku jeszcze jest entuzjazm, to wszystko się tam jakoś jeszcze toczy, a potem zaczyna się to wszystko sypać. Proszę studiować wszystkie ruchy rewolucyjne i badać to, jak się kończy. I słynne zdanie, rewolucja pożera swoje dzieci. Tak, dlaczego tak się stało? Dlatego, że ideał jest fantastyczny, a rzeczywistość jest inna. W związku z tym, jak rzeczywistość przestaje funkcjonować w kontekście tego ideału, to się zaczyna szukać winnych. Dlaczego to nie działa? No przecież idea jest fantastyczna, więc nie może być fałszywa, bo jest prawdziwa, bo zobaczyliśmy prawdę. Przecież wiemy, jak jest. Proszę sobie przypomnieć, te wszystkie marksowskie pomysły, Marksy, jak sobie znaleźli, spiszone prawo stawania się dziejów, czyli prawo, w jakim ludzkość się rozwija, czyli, że jak jesteśmy na etapie kapitalistycznym, to musimy przejść tak jak w prawie fizyki, bo to jest to dokładnie to samo spiszone prawo, musimy przejść do innego etapu, czyli rozwiązać te sprzeczności, które tkwią w tym kapitalistycznym momencie i przejść do następnej fazy. A więc przejście to nie jest tylko jakaś widzimisię jakiejś grupy myślicieli, filozofów, to jest konieczność dziejowa. A kto się nie zgadza na konieczność dziejową, to się najpierw reaguje, a potem już straca głowę, bo przeszkadza realizacji struktury świata i właściwie jest przeciw dobru ludzkości. Czy to był narodu, czy to był jakiejś grupy, to się potem wszystko wyjaśni w sposób bardzo prosty, jak trzeba. A co na to? Bo trzeba prowadzić do nas. Oczywiście do takiej sytuacji, w której my jesteśmy absolutnie przekonani, że wiemy, jak jest. I teraz możemy co najwyżej prowadzić działalność misyjną. I próbować to nasze widzenie prawdy wmontować w rzeczywistość. Bo generalnie świat jest we, jak to jest niedoskonały. No więc w związku z tym przecież po to jesteśmy, żeby uczynić to doskonalszym, a więc będziemy majstrować teraz w ten sposób, żeby było cudownie. No i proszę Państwa, właśnie to największa niespodzianka, że zawsze się to kończy jakimś dramatem i wszędzie jest cudownie, tylko jest jakoś inaczej. Sceptycy zauważyli, że źródłem tego całego stanu rzeczy, tych powtarzających się historycznie wariackich koncepcji, z ich strasznymi skutkami.
Państwo obecni są te 100 milionów ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Pytamy, dlaczego nie winni ludzie, bo proszę zbudować, nie wszyscy winni, czego zginęło, jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Ktoś kiedyś nie zaprotestował, ktoś się zgodził. Adolf zaproponował pewną wizję, wszyscy w nią uwierzyli. Na skutki już mogli się Państwo obserwować. To się skończyło. To samo było po drugiej stronie. I sceptycy stwierdzili, że winny jest zawsze dogmatyzm, czyli przekonanie, które nagle ktoś uzyskuje quasi boskie, że oto wie, jak jest. Skoro wie, no to oczywiście musi być zgodny z tym, co wie, a więc działać według tego, co wie, jak jest, no to musi działać zgodnie z tym, jak jest. I takich przekonanych Państwo sobie mogą obserwować. No. W związku z tym są takie bardzo sympatyczne sytuacje, że badać po pewnym typu języku, który jest charakterystyczny, gdzie się znajdujemy. Jak Państwo myślą, kto najwięcej o pokoju mówił przed II wojną światową? Niech Państwo zgadną. Już Państwo wiedzą, prawda? Kto najwięcej mówił o pokoju przed wojną? Przed 39 rokiem. No, to już wiecie to. Dlatego jak ktoś mówi o prawdzie, i to prawdzie ostatecznej, no to trzeba też uważać. Bo, jak Państwo wiedzą, tak się jakoś składa, że Bogami nie jesteśmy. A Grecy uważali, że jak ktoś próbuje zająć miejsce Bogów i jest tym, który wie, jak jest, albo to zostało objawione, albo do tego doszło, to trzeba uważać, bo to jest hybryd, szaleństwo, za które Bogowie każą. Dlaczego? Dlatego, że Bogowie są skłonni wszystko wybaczyć, tylko nie to, że człowiek próbuje zająć miejsce Bogów. I widzieliście Państwo w historii, jak ludzie próbujący zająć miejsce Bogów, czyli mówiący tak, ten świat jest fatalnie zorganizowany, ale ja nie wiem, jak go zorganizować. Tylko pójdźcie za mną. To ja to tak zrobię, żeby cycuć po prostu. Fantazja. No więc, proszę Państwa, to jest właśnie dogmatyzm. I teraz proszę zrozumieć scenę. Pierona, który mówi, a kto dał wam prawo do twierdzenia, że wiecie, jak jest? Czy jesteście bogami? Czy może Ateny nagle stały się miejscem epifanii wszystkich bogów greckich i po Agorze chodzą po grobie? Zenon, Platon, Arystoteles, którzy nagle doznali pełnej wizji prawdy o rzeczywistości. I mogą ją głosić. A ile tych bogów jest? Każdy głosi swoje. Swoją prawdę. Swoją ostateczną wizję rzeczywistości. Kto wam dał prawo do takiego przekonania i tego twierdzenia, że wiecie, jak jest? Otóż, proszę Państwa, można zrozumieć istotę wystąpienia, wagę wystąpienia sceptyków Pirona, to że powiedzieli, że oczywiście nikt takiego prawa nie uzyskał. Nikt z ludzi nie uzyskał prawa do wiedzy o istocie rzeczywistości. O tym, jak jest naprawdę. I o tym, jak jest ostateczny. Jako ludzie jesteśmy bytami skończonymi. Nasze poznanie jest ograniczone. Zarówno zmysłowe, jak i intelektualne. I skutki tego są takie, że powinniśmy to uwzględnić w swoim pożegnaniu o świecie, twierdzeniu o rzeczywistości. Dlatego, proszę Państwa, wolno nam rzeczywistość badać, analizować, próbować w naszym dostępnym zakresie ją zrozumieć, ale z pełną świadomością wszystkich ograniczeń, które się z tym wiążą. Takie badanie
grecku to skeptestai. Dla Pirona i jego zwolenników prawdziwym badaczem, prawdziwym filozofem jest ten badający, który analizuje, rozważa. Może powiedzieć, że pewne propozycje są bardziej sensowne, pewnie mniej sensowne, że trzeba mieć świadomość wszystkich kontekstów ograniczeń wynikających z realizacji różnego typu pomysłu, że to musi być wysoka wiedza o tej rzeczywistości, musi człowieka charakteryzować, żeby móc się w jakimś stopniu kompetentnie wypowiadać, ale nie w sposób boski. To jest po prostu nieuprawnione. Czy ktoś z ludzi doznał takiego stanu, w którym wiedziałby, jak jest ostatecznie, jaka jest natura świata, jaka jest natura człowieka, ale nawet czy mógłby stwierdzić, że wie, jaka jest jego własna natura? Już Państwu przy okazji mówiłem o tym, że gdybyś tu się wydarzyło jakieś dramatyczne zdarzenie, to okazałoby się, że być może połowa z Państwa jest tchórzami, a połowa jest bohaterami, a nikt nie wie, kto kim był w tej sytuacji. Oczywiście wszyscy tak obrażamy, że jesteśmy bohaterami. Ale nie znamy siebie, proszę Państwa. Dopiero w sytuacji jakiejś dramatycznej, ostatecznej, nagle się okazuje, że nie wiedzieliśmy, kim jesteśmy, nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, jak się okazać. Bo nie znamy się. To jest oczywiste. I człowiek, który wie o tym, to jest człowiek, z którym można, powiedziałbym, sensownie rozmawiać. Natomiast człowiek, który jest przekonany o tym, że wie wszystko i wie naprawdę, jak jest, z takim człowiekiem nie ma sensu rozmawiać. Bo to jest walenie grubego ściany. Jak można rozmawiać z kimś, kto wie, jak jest, ma wszystko poukładane, nie wchodzi w żadne dyskusje, co najwyżej może się kłócić na zasadzie argumentacji. Proszę Państwa, ale proszę zobaczyć, tu jest sytuacja tego typu, że my musimy mieć świadomość tych wszystkich swoich ograniczeń wynikających z naszego sposobu bycia w świecie, z naszego poznania. W związku z tym dogmatyzm jest jakąś aberracją, z jakimś stanowiskiem chorym po prostu, który jest w istocie niemożliwy. Nie można uzyskać, znaczy można być dogmatykiem oczywiście, ale nie można być istotowym dogmatykiem, czyli nie można zostać tym, kto ma się definiować jako dogmatyk. To znaczy nie można zostać kimś, kto dowie się o tym, jaka jest prawda o świecie. Jeszcze takiego człowieka nie było i pewnie nie będzie. Póki co. Żeby wiedział, jak jest prawda. Może za parę lat. Mam nadzieję, ta przygoda, która się rozpocznie w momencie przejścia do innej rzeczywistości, no będzie pozwoliła zobaczyć, jaki jest z pewnego dystansu, albo wiedział więcej, albo że nie wiedział nawet dużo. Nie wiem, ale to dopiero jak zmieni stan skupienia. Póki co analizuję, badam, zwłaszcza wchodzę w różnego typu dyskusje, relacje, ale staram się być delikatny. Wiem, a im więcej wiem, to tak jak Sokrates, tym jestem bardziej ostrożny. Ponieważ zdaję sobie sprawę z wszystkich ograniczeń, które związane są z moim procesem poznania, z moim istnieniem, z moim wychowaniem, z moją wiedzą, z moją kompetencją, z moją niekompetencją. Wszystko to jest oczywiste. To nie jest tak, że człowiek stresowy to nie wszystko. Coś tam wie, bardziej wie, czego nie wie. I to może jest więcej warte niż to, co wie. Proszę Państwa, widzą Państwo w związku z tym, że ten dogmatyzm jest po prostu jakimś urojeniem. Nieprawdopodobnie niebezpiecznym stanem, który ciągle się pojawia w tym naszym ludzkim istnieniu, że nagle co chwilę ktoś dochodzi do przekonania, że wie, jak jest. Jeszcze chcę być pierwszy i chcę być naczelny oczywiście tych, którzy zawiadują całą tą rzeczywistość. To się nie skończy. Muszę mi wierzyć. Takich nowych wiedzących będzie znowu dość sporo w historii, jeżeli w ogóle to trwa.
kim tam coś wymyślił, prawda? Jeżeli go chwalimy, to znowu się pojawią ci, którzy wiedzą, jak jest, będą Państwu proponowali pójście za nimi, bo przecież nie mają innego wyjścia. I teraz, proszę Państwa, istotą tego stanowiska sceptyckiego było przekonanie, że oczywiście to jest uzurpacja. Uzurpacja, która prowadzi do tragedii, do ciągłej walki wszystkich z wszystkimi. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, że walka, niepokój, dramatyczna egzystencja nie musi wynikać z tego, że mi się coś dramatycznego przydarza, ale może wynikać również z niewłaściwego posługiwania się rozumem. Jak zaczniemy źle myśleć, to się wpadniemy w tak nieprawdopodobne kłopoty i skutki takiego myślenia, że potem, żebyśmy się nie zdziwili, że oto pojawiło się coś, co się pojawiło. Dlatego jeszcze raz przypominam to słynne zdanie Sokratesa. Człowiek działa tak, jak myśli. Myślenie nie jest obojętne do tego, co jest skutkiem myślenia, czy dla działania i dla jego konsekwencji. A zatem dogmatyzm, zdanie sceptyków, to jest coś, co oczywiście, gdy się przeanalizuje, jest nieuprawnione. Ciągle sceptycy dowodzą, że nie można uzyskać takiego stanu, takiego stanowiska. Nie można, póki człowiek żyje, człowiek nie może uzyskać stanowiska, stanu pewności. I wiedzieć, jak jest. Zresztą mówiłem Państwu, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, każdy z nas chciałby wiedzieć, co jest za rok, co się stanie za 10 lat. No fajnie, nie? Chodzimy tam czasami, popatrzymy w te kule, co tam będzie. Wszyscy niby nie czytają tego horoskopu, nie? Każdy tam przegląda, co tam będzie. Ale proszę sobie wyobrazić, że nie daj Boże zdarzyłoby się, żebyśmy się dowiedzieli. Co będzie jutro, za tydzień, za rok, za dzień. Katastrofa. Rozumiem. Katastrofa. Dlatego, że to nasze istnienie przestało mieć sens. Wszystko to, co robimy, przestało mieć sens. A więc, proszę Państwa, ktoś tęskni za to, żeby wiedzieć, jaki jest jutro, za tydzień. Nie chcę raczej dalej. Po cały urok życia, bo wkryśnie się do sekundy i będzie dramatyczna sytuacja. Proszę Państwa, nie wiemy, dzięki Bogu, że wiemy. Sceptycy mówią, nie wiemy dlatego, że nie możemy wiedzieć, ponieważ nie jesteśmy bogami. Jesteśmy ludźmi, którzy mają taki sposób poznania, który sprowadza się przede wszystkim do zmysłów i do intelektu. No ale dobrze, proszę zobaczyć, nasze zmysły są ograniczone. O tym już mówili wcześniej spiści, o tym opowiadałem, o tych zwierzątkach, o tym wszystkim, co tam było. Są to nasze zmysły, my widzimy tylko w pewnym zakresie przecież. Nie widzimy po czerwieni, na fiolecie, nie widzimy tylko jak gamma. Po prostu 90% świata nam umyka. Bo wiemy dzisiaj, że oczywiście te wszystkie stany istnieją. Tylko my ich nie widzimy. Nie słyszymy jak pies, nie widzimy jak kondor, tylko mamy wszystko to ograniczone i po prostu to są źródła, które dostarczają nam informacje o świecie. Potem mamy jeszcze ograniczony internet. Czym się zajmują ci wszyscy logicy, wszyscy badacze myślenia? Zajmują się poprawnością myślenia, wynikającą z założenia, że człowiek od czasu do czasu traci rozum. Czyli zaczyna opowiadać bzdury i po prostu to jego myślenie nie przebiega prawidłowo, żeby się zabezpieczyć przed takimi stanami, no to trzeba poznać te prawa myślenia i uczyć się tego, żeby stosować te prawa myślenia. No ale proszę Państwa, jak człowiek włączy do telewizora i widzi to, ten proces myślenia, który tam jest prezentowany, że ktoś wychodzi z jakiegoś założenia, przechodzi do jakichś przesłanek, przechodzi w sposób kompletnie nieuprawniony do konsekwencji, no to człowiek się przewraca, co pan mówić. To są kompletne paralogizmy. Ktoś to już nawet tam analizował. Paralogizmy, czyli coś, co jest właśnie albo sprzeczne samo w sobie, albo kompletnie do sprzeczności. Już pomijam fakt, że on mówi coś innego,
Proszę Państwa, nie wiem, jak gdybym ja na wykładzie zaczął opowiadać paralelopismo. Mówił, że raz A jest A, a za dzisiaj mówił, że A jest nie A, że jest B. No to ktoś mnie wyrzucił z tego wykładu i powiedział, panie, wie pan co, weź pan stąd spadaj, bo jak pan pomieszał zmysły, to jest takie miejsce, możemy panu pomóc, a niech pan nie zajmuje fali uniwersyteckiej. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o zarządzanie największą strukturą, która jest możliwa, czyli państwem, można nie spełniać żadnych warunków. Można gadać, co się chce, dowolnie w jakiś sposób. Jak to jest możliwe? I nikt się nie śmieje. Nie będą rzucili z pracy. A ten gość bardziej opowiada wzory tym, którzy pracuje i jest na lepszym stanowisku. No to jest paranoja. W takim świecie żyjemy. Czy bardziej wierzymy jakiemuś postowi na Facebooku niż jakimkolwiek autorytetowi, bo nie ma już tego autorytetu, bo jak wszyscy zaczęli kłamać, to się zaczęła sytuacja niezwykle dramatyczna. Proszę Państwa, i właśnie sceptycy mówią, nie możesz być dogmatykiem, nie możesz wiedzieć, jak jest, bo jesteś ograniczony i w zmysłach, i w intelekcie. Popełniasz błędy na poziomie opisu zmysłowego rzeczywistości, popełniasz błędy w myśleniu, popełniasz błędy w wyobrażaniu sobie świata, który jest tak nieprawdopodobnie skomplikowany, że za pomocą tak skromnego urządzenia, jak twój intelekt, nie możesz sobie wyobrazić, że go poznać. Gdybym ja miał opisać tą wodę w tej szklance tutaj, to by mi nie starczyło wielu wszechświata do opisania wszystkich cząstek atomów, składników tych atomów, które się w tej szklance będą znajdowały. No więc ja co muszę zrobić? To muszę podjąć jakąś próbę poznania tego, buduję jakiś model uproszczony, idealny, zachowanie się tej cieczy, próbuję jakoś to opisywać w ten sposób. Oczywiście nieskończenie uproszczony. Mogę też popełniać różne błędy w formułowaniu teorii na temat tego, opisującej tą rzeczywistość. Oczywiście próbujemy się zabezpieczać w jakiś sposób, właśnie budując systemy logiki, a analizując w różnych teoriach przejścia, kontrolujemy się wzajemnie, na tym polega nauka. Proszę zobaczyć, na czym polega różnica między właśnie nauką a człowiekiem. Nauce wszystko musi być poddane kontroli. Nie można wyjść i powiedzieć, no, mnie się wydaje, o, że może przedmiot jest wystarczony. Tak mi się wydaje. Dziękuję Państwu bardzo, panie wykładzie. Mam tutaj parę argumentów, że jest nieskończony. Ktoś przychodzi i mówi, mi się wydaje, że jest skończony. Też mam parę argumentów. No i dobrze, taka dyskusja bez sensu. Oczywiście, jak się wychodzi, trzeba to wszystko umieć poukładać. I proszę Państwa, sceptycy powiedzieli, że człowiek powinien zachować w tym momencie najwyższą ostrożność w stosunku do tego dogmatyzmu, który jest tak niebezpieczny i nieuprawniony, bo przecież posługiwali się takim sceptycznym momentem udemalonym, bo przecież nie bardziej coś jest czymś niż czymś. Nigdy nie wiemy, czym coś jest. Nie bardziej coś jest, niż nie jest. Proszę Państwa, zawsze co do jakiejś teorii, do jakiegoś sposobu rozumienia świata, możemy przywołać wiele argumentów, ale wiele też kontrargumentów. Można podać równo silne argumenty i kontrargumenty na rzecz danej tezy czy danej teorii. Wcale to nie znaczy, że jesteśmy zdolni rozstrzygać ostatecznie. Nie, bo wszystko może być takie i inne. A więc musimy zachować nieprawdopodobną ostrożność, zanim będziemy się wypowiadali o rzeczywistości. A chodzi przede wszystkim, proszę Państwa, o wypowiadanie się nie takie, że w związku z tym, ponieważ nie powinien się w ogóle, znaczy, że to wypowiadanie się jest groźne, w ogóle nie powinien się wypowiadać, że nie powinno się wypowiadać o rzeczywistości. Tu
chodzi o wypowiadanie się o rzeczywistości ostatecznej. Czyli o takiej, o wypowiadanie się o tym, że o tym, co naprawdę jest, prawda, tym czym jest. Fajno nie jest w stanie. Nie jest taki, który nie mówi, nie wypowiada się w ogóle o niczym i nie zajmuje stanowiska. Nie. Tam jest taka teza sceptyków, że należy się zapoznać rozsądnie. To znaczy, w tej rzeczywistości świata oczywiście możemy zajmować pewnego stanowiska, możemy przyjmować. Tylko nie wolno dochodzi do tego, co jest źródłem niebezpieczeństwa. Czyli takiego przekonania, że nagle wiemy, jak ostatecznie wygląda natura rzeczywistości. Jak ostatecznie jest. Tego nie wie nikt. I sceptycy opowiadają, że to trzeba w końcu zaakceptować. Że jeszcze nie było takiego, który wiedział, jak jest ostatecznie. I nigdy takiego nie będzie. I to powinniśmy sobie zanotować w naszym myśle, że nigdy, nikt do takiego stanu nie dojdzie. A więc, żebyśmy się nie próbowali dać nabrać, że ktoś taką wiedzę uzyskał. Tylko tyle. Żebyśmy się nie dali nabrać, że jak jest, to my wiemy. Proszę Państwa, ale nie tylko sceptycy mówią o tym, że to nasza wina, bo nasza prawo poznania jest ograniczone i my i zmysłowo nie widzimy pełnego zakresu, mamy tylko bardzo skąpe informacje o świecie, czy nie widzimy tych miliardów fotonów, które tutaj wszystkie przemieszczają się w całym obszarze, nie widzimy tych wszystkich cząstek, które tutaj już tak nagle znaleźli na poziomie kwantowym w tej chwili. A on nie jest tutaj w poziomie kwantowym. Można powiedzieć, że go nie ma, bo nie widzę. Po prostu nie widzę. Tyle. I nie zobaczę. Bo jestem dostosowany, czy dostosowany do pewnego poziomu, do pewnej skali istnienia w świecie. Nie widzę mikroświata, nie widzę makroświata, no bo tak jestem skonstruowany. Czy skonstruowany. No dobrze, proszę Państwa, nie tylko mogę popełniać błędy intelektualne. Błędy rozumowania. Czasami te błędy są tak długo istniejące, że powodują niesamowite zamieszanie. Nie wiem, pamiętacie Państwo, że taki paradoks kłamcy, który się ciągnie do pewna lasa, jak może tam rozwiązywać. Słynny paradoks kłamcy polegający na tym, że jeśli kłamca mówi, że kłamie, to kłamie i mówi prawdę. Mamy kompletną niespodziankę, która nas tutaj obezwładnia, więc możemy się kręcić w kółko. Poza tym, proszę pamiętać, chcemy rozstrzygać pewnego typu kwestie dotyczące porządku myślenia, to musimy użyć tego rozstrzygnięcia myślenia. Czyli to trzeba wpadać w koło Macieja, że ja muszę użyć, chcę zrozumieć istotę myślenia, muszę użyć myślenia, o którego istotę pytam. To wszystko są nieprawdopodobne ograniczenia, które się tutaj mogą pojawić. Ja muszę być świadoma, że te ograniczenia u nas istnieją. Ale proszę Państwa, nie tylko od mojej strony, również od strony świata. Sceptycy są przekonani, że świat nigdy nie prezentuje się takim, jakim jest naprawdę. Znaczy, tak można powiedzieć, że naprawdę. My widzimy określone tylko jego warstwy. Nie widzimy jego skrytej natury, nie widzimy istoty. Nikt z nas nie widział praw fizyki. Może ktoś będzie bliżej. Zawsze pytam młodych ludzi, jak już po co uczą się na 15 lat w tej szkole, nie wiadomo po co 15 lat się uczy, że istnieją prawa fizyki. Ale jak się zapyta, gdzie są te prawa fizyki i jak one istnieją, to wszyscy patrzą na mnie jak na wariata. O co panu chodzi? Jak to gdzie są prawa fizyki? No gdzie? Jak ktoś widział, niech mi zaraz was znać, bo chciał bardzo to zobaczyć, gdzie one są. I jeszcze, żeby mi ktoś powiedział, jak istnieje. Bo jakoś widzą Państwo, że korytarzami się nie przemieszczają. Tutaj też się schylę, bo nie widzę prawa grawitacji, ale jakichś tam innych praw.
biologiczny, chemiczny czy fizyczny. Ale gdyby Państwo zadał pytanie, to znaczy, że ich nie ma, to zaraz by było, o nie. No więc co? To zapytajcie swojego fizyka, swojego matematyka, gdzie są i jak istnieją prawa fizyki czy obiekty matematyczne. To zobaczycie, jak to się zacznie. Ale to tak, żeby sprowokować. Filozofia ma prowokować. Proszę Państwa, rzeczywistość też odsłania się, pojawiając tak z niecała, tylko warstwami. Dzisiaj nam łatwiej o tym powiedzieć, bo proszę sobie wyobrazić 100 lat temu, gdyby ktoś kazał pisać nawet najbardziej młodym ludziom świat, bo to nikt by nie powiedział, że istnieje świat kwantowy. No bo 100 lat temu nie istniał ten świat kwantowy. Ale dzisiaj wiemy, czy można powiedzieć, że on nie istniał wtedy, bo jeszcze nikt o nim nie wiedział? Nie istniał, oczywiście, że istniał. Tylko nie wiedzieliśmy o tym. Czyli świat się nie ujawnił w tej swojej warstwie kwantowej, tylko na takiej bardziej powierzchni widzieliśmy bardziej skromnie. Co zobaczymy za 50 lat, co zobaczymy za 100 lat? Nie wiadomo. I tak już zobaczyliśmy kosmos, zobaczyliśmy inne galaktyki, zobaczyliśmy rozszerzające się wszechświat, czarne dziury, cuda, nie wiadomo co. To jest nieprawdopodobna zmiana do 50 lat, które mieliśmy, gdybyśmy chcieli 50 lat temu opisywać świat, a opisywać go dzisiaj. Więc sceptycy powiedzają, nawet rzeczy odsłaniają się nie w swojej pełnej istocie, tylko w swojej warstwie. Widzimy pewną warstwę. I nie wiadomo, czy ta kolejna warstwa istnieje, możemy zauważyć, że istnieje, bo cała historia nam potwierdza, że istnieje, że ciągle te warstwy się odsłaniają. A więc na jakiej podstawie ja mam twierdzić, że wiem, jak świat wygląda. Potem będę się prezentował jak Lord Kelvin, prawda, który w 1905 roku wychodził i mówił, proszę Państwa, chciałem Państwu serdecznie poinformować, że fizyka się skończyła. Wiesz, Lord Kelvin. I to wcale nie był fascyn, jak Państwo wiedzą. Wyszedł będzie już koniec. Teraz tylko jeszcze parę tam rzeczy zostało do zrobienia, ale to jest kwestia czasu. Mamy pozamiatane. Aha, w tym samym czasie Einstein pisze koniec zdolności, szczególnie na temat ogólny, w końcu pisze o efekcie fotoelektrycznym, zaczyna się fizyka kwantowa. Nagle to się wszystko, to w tym samym czasie wybucha cały nowy świat. Więc Stary powie, nie tylko, że nie widzę całej rzeczywistości, ale jeszcze cała rzeczywistość mi się nie prezentuje w jej pełnej istocie. To wszystko powoduje, że nie wolno mi twierdzić, że wiem, jak jest. Mogę co prawda powiedzieć, że jakaś tam warstwa, jakiś ten fragment na podstawie takiego myślenia, takiej teorii wygląda tak, ale to też proszę pamiętać, jest takie ostrzeżenie, żebyście Państwo nie traktowali nauki w sposób magiczny. To znaczy taki, że my już naprawdę wiemy, jak jest. Bo zawsze ostrzegam. Dzisiaj z kosmologii i z astrofizyki wynika, że 95% natury wszechświata jest nieznane. 5% to, co widzimy, tak zwana materia barierowa, to jest tylko 5%. 20%, 25% to jest ciemna materia, a 70% ciemna energia, o której nie wiemy nic. Tylko czujemy efekty działania tych sił. I czarnej materii, ciemnej energii, bo przecież się rozszerzyło. No więc proszę Państwa, czy to jest dużo, czy nie? Trzeba być ostrożny. Nie twierdzić, że oto dzisiaj fizyka, czy już nauka wie, jak świat wygląda. Nie, ma pewnie obraz pewnej warstwy, ma pewne teorie, które w jakiś sposób opisują. I nikt nie ma prawa twierdzić, że wie, jak jest naprawdę. W związku z tym, proszę Państwa, pojawia się takie pytanie, które stawiają sceptycy. Jaką w tej sytuacji człowiek powinien przyjąć postawę wobec świata? Otóż najistotniejszym twierdzeniem sceptyków
jest stwierdzenie, które łączy się z takim pojęciem epoche, czyli zawieszenie. Czyli sugestia, żeby powstrzymywać się od sądów, oczywiście tutaj w cudzysłowie ostatecznych, od twierdzenia, że ktoś o to wie, jak jest. Po pierwsze, jest to nieprawda i jest to niemożliwe. Po drugie, jest to groźne. Prowadzi do dogmatyzmu, czyli do nieuprawnionego przekonania, że oto ktoś uzyskał wiedzę o tym, jak jest. A więc mamy się powstrzymywać od sądu. W pewnym sensie w nauce funkcjonuje to jako taka zasada wątpliwości. I w normalnym dyskursie też, jak Państwo inteligentnych ludzi posłuchają, to charakterystyczne jest to, że oni mają zawsze jakąś wątpliwość, bo wiedzą o tym, że jeżeli chcemy o czymś mówić, to musimy uwzględnić to, to, tamto, takie czynniki, tamte. Że to jest nieprawdopodobnie skomplikowana sytuacja. W związku z tym dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich czynników można podejrzewać, że tak, a tak stan rzeczy się zachowuje, pewne procesy tak jak przebiegają, przy przyjęciu tych wszystkich ograniczeń i nieprecyzyjności, która się z tym wiąże. Dyskusja inteligentna to jest dyskusja osób, które mają świadomość ograniczeń, które wynikają z ich oglądu świata. Z komplikacji w ogóle, z całej historii zazwyczaj problematyki, która się pojawia. Ktoś, kto się zajmuje fizyką, matematyką, wie, jaka jest potężna historia, jak trzeba ostrożnie poruszać się w tym obszarze, zanim się wypowie jakieś podejrzenie czy jakieś przekonanie. I ta właśnie wątpliwość jest takim sygnałem inteligencji. Natomiast sygnałem głupoty jest pewność. Im ktoś jest bardziej pewny, tym można założyć, że na pewno jest głupszy. I można mierzyć skalę pewności, skalę głupoty. Człowiek inteligentny wie o tym, że nie może być Bogiem, nie może mieć wiedzy pełnej, więc ma zaznaczył tą świadomość wątpliwości. I ta wątpliwość jest istotnym, fundamentalnym elementem dyskusji. Ty wątpisz, ja wątpię, dobrze, próbujemy coś zrozumieć, próbujemy się coś w czymś zorientować, ale z pełnym bagażem. Natomiast, proszę Państwa, Gamon nie ma żadnej wątpliwości. Gamon wie, jak jest. I nikt mu nie będzie mówił, jak ma myśleć albo rozumieć. I z Gamonem się nie rozmawia. Bo nie ma o czym. Z dogmatykiem nie ma o czym rozmawiać. Szkoda czasu. I oczywiście, gdyby w ten sposób nauka miała funkcjonować na zasadzie dogmatyzmu, no to Państwo mówiliby, że wszystko się zaczęła i skończyła. Gdyby Einstein nie miał wątpliwości, że można podyskutować z Newtonem, no to oczywiście nie powstała teoria względności, nie powstała kolejna wielka teoria. To jest wszystko jeden dyskurs, spór jakaś, a nie przekonanie o tym, że już wiemy, i teraz tylko będziemy prowadzić misję. W związku z tym, proszę Państwa, chodzi o zawieszenie, taki dystans wobec rzeczywistości, który nie pozwala nam się zapaść w tej rzeczywistości i nie pozwala nam zostać uwiedzionymi jakimiś ostatecznymi wizjami tej rzeczywistości. To jest podstawa, proszę Państwa, krytycyzmu. Szczególnie mówię do młodych ludzi, bo czytacie w tym internecie różne rzeczy. Tam nie ma, przez taką Wikipedię zobaczyć, tam nie ma póki co żadnego autorytetu, który potwierdza prawdziwość tych danych. Tu koledzy, którzy już kiedyś mówili, przez matematykę Bajera, kolorystyczne opowieści z Wikipedii, które się tam dzieją.
To jest poza kontrolą. A ludzie wierzą w to, jak w Kościół Święty, w ten internet. Proszę Państwa, korzystanie z internetu jak najbardziej, ale warunek to jest krytyczność. Państwo muszą uzyskać krytyczny stosunek do tych wszystkich wypowiedzi, bo wypowiadają się wszyscy. A najbardziej ci, którzy nie mają nic do powiedzenia. Albo ci, którzy są właśnie najbardziej pewni, czyli niekompetentni. Więc proszę uważać. Taki postulat sceptyków. Bądź krytyczny czy krytyczna. Bo to wszystko jest tylko pewna wizja, pewna koncepcja, pewna propozycja. Ale proszę Państwa, celem życia sceptyckiego, ten zmierza do końca, celem życia sceptyckiego jest uzyskanie stanu szczęścia. Jak wszystkich propozycji helenistycznych. Bądź człowiek szczęśliwy, żyj szczęśliwy. No, ale żebyś żył szczęśliwy, to musisz spełnić pewne warunki. Otóż proszę Państwa, szczęście dla sceptyków jest dystans, spokój. Pewne sensie obojętność na jakieś skrajności, które możemy generować albo za pomocą swoich emocji czy afektów, a z drugiej strony skrajności powodowanych myśleniem, niewłaściwym myśleniem czy dogmatycznym myśleniem. Proszę Państwa, człowiek, który wie o tym, o czym Państwu mówiłem, będąc rzecznikiem sceptyków, to zawsze staję po stronie tego, o którym mówię. To rozumieją Państwo, co chodzi. Człowiek szczęśliwy to jest taki, który o tym wszystkim wie, który nie da się nabrać na tą całą wojnę dogmatyzmu i który w tym momencie zyskuje spokój. Spokój. Największą, najznakomitszy stan, jaki można uzyskać. Spokój umysłu na przykład. Zamiast się bić, walczyć ze wszystkimi, próbując przekonać się do swojej prawdy ostatecznej, albo nie zgadzając się na inne prawdy, toczyć nieskończone boje, to można po prostu spojrzeć na to z pewnego dystansu i powiedzieć, przepraszam, ale mnie ta bijatyka nie dotyczy. Jestem ponad to. Mogę zabrać głos, ale z dystansu, a nie powodując śmierć przeciwnika. A więc szczęście i dobro jest spokojem uzyskanym w życiu, wynikającym z zawieszenia sądu i uzyskania stanu niezruszonego spokoju. Proszę Państwa, spokój to jest spokój ducha i spokój myśli również. Więc można go uzyskać, nie wdając się w ten wiatr. Co sugeruje sceptycy? I co, jak Państwo sobie wyobrażają, musiało wyprzedzione wrażenie na Atejczykach, bo nagle ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, można na to wszystko spojrzeć inaczej. Można zachować spokój, można dyskutować spokojnie, można mieć dystans. Wtedy, kiedy zrozumiemy, że nie jesteśmy bogami, to możemy sobie spokojnie pogadać. Proszę Państwa, to jest tak, jak my możemy sobie o polityce porozmawiać i rozmawiają ludzie inteligentni. Spokojnie. A możemy się naparzać. Możemy zacząć skakać sobie do oczu i wtedy oczywiście nie ma żadnej dyskusji. To jest pierwsza sprawa, bo nie ma o czym gadać. I taka rozmowa może być sensowna, może być ciekawa, bo wtedy dyskutujemy argumenty drugich, jesteśmy w stanie pewne argumenty przyjąć, czy pewne argumenty odrzucić, czy jakoś dyskutować o tym. Owszem. Musimy znaleźć jakieś wyjście, ale to nie w takiej sytuacji, że ktoś staje i mówi nie, bo będzie tak, jak ja chcę, bo tak, jak ja chcę, jest dobrze. A cała reszta nie ma
To jest koniec dyskusji. Tu nie ma o czym dyskutować. Ja w ogóle się dziwię, że na przykład tam co w niektórych kwestiach jeszcze odbywają się jakieś dyskusje, z którymi nie ma sensu. To co ktoś ma minutę, ktoś zgłasza poprawkę, ktoś mówi na nie jednej poprawki, to widzę, to po co? To trzeba iść do domu, powiedzieć dziękujemy bardzo. Gdybym był posłem, na przykład jakiś tam opozycyjny, wyszedł i powiedział kończę, to widzę, nie ma o czym rozmawiać, wszystko jest załatwione. Szkoda rozmowy. Szkoda dyskusji, bo nie możesz dyskutować. Sprawa powinna zostać załatwiona. Proszę Państwa, oczywiście pojawił się problem, czy tylko dwie minuty, bo oczywiście też zarzucono, jak się Państwo mogą domyślać, sceptyką to, że oni też są dogmatykami na swój sposób, bo przecież właśnie mówią, że taki stan rzeczy jest taki właśnie stan rzeczy. No więc, proszę Państwa, nawet sceptycy tacy bardziej radykalni myślą, że nawet tego nie wolno im mówić, że są sceptykami. Pojawił się problem, bo rzeczywiście, jak ktoś mówi, że tylko jego stanowisko jest właściwe, to nawet jak atakuje ten temat, to sam się trochę stanowi. Ale wtedy, proszę Państwa, pojawił się kardynalny, bardzo ciekawa postać. W ogóle to fantastyczna historia, ciągnąca się wiekami jeszcze. Otóż Rzymianie nałożyli kontrybucję na Grecję. Grecja sprytna wysłała trzech filozofów do Rzymu, to tak krótko, żeby tam poprosić tego cesarza, żeby to potworną kontrybucję zdjął. Był między innymi kardynalis, wielki scen. A pan się kombinował, jak ich tu zobaczyć w tych Rzymach. Mówi, no to załatwimy ich własną bronią. Wiecie Państwo, że Grecja to był taki, to ma taka Ameryka na Rzym. Wszyscy byli wykształceni, mówię to po grecku, kultura to grecka, wszystko greckie. Więc mieli szacunek od tych Greków ogromny. Mimo że oczywiście nie przeszkadzają to ich podbić, ani tam okraść. Suda tylko już 50 tysięcy osobów do Rzymu. To złodziejstwo było takie czyste. Potem dalej to się toczyło. Ale też kali myślenie i filozofię, bo jeszcze nie wymyślili sami. No, oprócz prawa. Tak może troszkę powiedziałem mocno. Ale chodziło mi o pewien kontekst. Proszę Państwa, jak Karnales powiedział, że ci Grecy są po prostu niezwykle szanowani. Będzie to ich wprowadziło w konsternację. Ogłosił w Rzymie, a był wielkim filozofem. Miał potężną sławę, że będzie wygłaszał wykład dla całej społeczności Rzymu. On, wielki Grek, wielki przedstawiciel filozofii ateńskiej, będzie miał wykład w sprawiedliwości. Proszę Państwa, zebrało się oczywiście tysiące ludzi chcących posłuchać Karnalesa. I on wygłosił kilkugodzinny wykład o tym, czym jest sprawiedliwość, jaka jest w ogóle fantastyczna, jak jest sam wyczyt i zachwycenie. To był majsterszy po prostu, jaki wykonał. No i przekonał wszystkich Rzymian, że sprawiedliwość jest rzeczywiście czymś tak fundamentalnym, że trzeba się oczywiście trzymać i trzeba tutaj być najlepszym w tym stroju. A na drugi dzień ogłosił drugi wykład, ale nie powiedział jaki będzie pewny. Wyszedł i powiedział wykład o tym, że sprawiedliwość w ogóle nie istnieje. Że to jest bzdura kompletna, że jest absolutny wymysł, kompletna fanaberia. Nigdy czegoś takiego nie było, nie ma, nie będzie i nikt nie jest w stanie dowieść, że coś takiego w ogóle, poza fantazją pewnych filozofów czy dramaturgów istniało. Trzy godziny, czy tam cztery, wykład na temat, że nie istnieje. Cesarz się wściekł, proszę Państwa, bo po prostu takie zamieszanie się zrobiło w tym Rzymie, nieprawdopodobne. No bo ludzie pokupili. Teraz nagle przyjechał facet i zrobił disoriodory, mowy podwójne, raz tak, i teraz ludzie zupełnie oszaleli. No i co o tym myślisz? Jak to zrobić? Cesarz myślę, żeby natychmiast wyjeżdżali, że oni tych kontrybucji nie chcą, żeby to dotarło, tylko żeby już wyjechali, nie robili zawieszania. Wyjechali i wrócili do Grecji, wyobrażacie sobie Państwo, jaki glor, chwale, karnale są witalne w terenach.
ale to przykład właśnie tego, w jaki sposób to można było rozstrzygnąć. Ale oczywiście, proszę Państwa, może już kończę, żeby być sceptykiem, trzeba wybitnym filozofom oczywiście znać stwierdzenia, argumenty, używać całej dialektyki, analizować, to jest może poznawczo, używać dialektyki, a więc przecież sceptykiem prawdziwym, to jest wyjątkowa rzeczywiście pozycja. Gdybym ja miał podać przykład sceptyka, podał tego filozofa, którego miałem przyjemność słuchać, mianowicie wydaje mi się, że takim ideałem prawie czy spełniającym te warunki mistrzem sceptyckiego był Kołakowski. On był człowiek, który nigdy nie proponował jakiejś swojej własnej wizji rzeczywistości, ale fenomenalnie opisywał wszelkiego typu propozycje intelektualne i potrafił pokazywać wszystkie strony tych propozycji, niezależnie jakie były. On był takim prawdziwym skeptestaj, badający, sam nie wypowiada ostatecznie swoich twierdzeń rzeczywistości jako filozof, raczej się stronił tego, ale fenomenalnie dyskutował z wszystkimi propozycjami, przez to kapitalnie też potrafił ukazywać. No i dla mnie chyba tutaj właśnie mieliśmy taką bardzo sympatyczną sytuację, że mieliśmy takiego sceptyka na sens, nie wiem, czy on się zgodził na to, tylko tak określił. Pewnie miło by było znaleźć się między Pironem, Karnadesem, a językiem mocno na Agrypo, ale chyba coś tu nie jest. Ale sceptycyzm, proszę Państwa, jak wykończę, nie jest tym samym, co agnostycyzm. Agnostycyzm to jest po prostu stanowisko, w którym się twierdzi, że w ogóle niczego nie można poznać, ani w ogóle nic nie jest nam dostępne i niczego, o niczym w ogóle nie możemy orzekać. To tak daleko nie idzie. Sceptycyzm jest metodą badania, dającą nam w ostateczności fenomenalny rezultat, mianowicie spokój ducha i radość z możliwego dyskutowania nieskończonej wielości stanowisk, pięknych sporów, pięknego obrazowania rzeczywistości i tego eliminacji tego, co najgorsze, to znaczy eliminacji przeciwnika. Eliminacji przeciwnika, zniszczenia przeciwnika, które ma być jakimś celem ostateczny właśnie dogmatyzm. Proszę Państwa, życzę tego sobie i Państwu, żebyśmy mieli piękne dyskusje, piękne analizy, piękne rozważania i nigdy nie doszło do przekonania, że wiemy, jak jest. Nie daj Boże, żebyśmy do tego doszli. Bo proszę zauważyć, kiedy się zaczyna koniec związku, to takie praktyczne, sceptyckie przekonanie, kiedy wiemy, czy dochodzimy do przekonania, że wiemy, kim jest ta druga osoba. Koniec zabawy. Dopóki nie wiemy, dopóki jest tajemnica, dopóki jest coś, czego nie wiemy, jesteśmy zafascynowani. Jak dochodzimy do przekonania, że wiemy, to jest właśnie początek. Koniec. I zazwyczaj, co robimy? Szukamy nowej inspiracji. A zatem, proszę Państwa, życzę Państwu tej ciekawości tego ruchu intelektualnego. Dziękuję za te wszystkie spotkania, które tutaj się odbyły. To już piąte było dzisiaj, że Państwo jakoś utrwali, szczególnie duża część osób, które tutaj stale była. Mam nadzieję, że ta prowokacja, którą jest filozofia, to jest prowokacja. Ja teraz Państwu coś tutaj prezentowałem, różne poglądy, stanowiska. Państwo sobie na tej podstawie muszą sami podjąć decyzję, jak przyjąć postawę. Ja nic nie mogę narzucić. Oczywiście, gdy ja mówię o tych filozofach, to staję po ich stronie, ale nie reprezentuję. Ja mam swoją też jakąś opcję, oczywiście, ale nie są problematyczne na pewno. I dziękuję Państwu za tą uwagę przez te tyle godzin tutaj spędzonych.
Myślę, że ta filozofia starożytna, jak myślę, nie jest tylko historyczna, ale jest bardzo aktualna i być może bardziej aktualna, jak będzie dzisiaj, niż była czasami starożytności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę.